Za nami jeden z 350 miejskich lokali w samej Falenicy, w których miasto stołeczne Warszawa utrzymuje jako jedyne źródło ogrzewania piec na węgiel. Takie kopciuchy dymią w całym Wawrze, jest ich ponad 900. Jesteśmy właściwie w największym zagłębiu kopciuchów w Warszawie. Jeśli ktoś chce poczuć atmosferę Londynu z lat 50., to tylko tutaj. Jak widać, za nami smog to nie tylko nasze płuca, astma i choroby dzieci, ale to także konflikty, ponieważ te rząd kominów z tego budynku, to jest chyba 5 kominów w tej chwili, jest wycelowany prosto w okna bloku. I kiedy jest sezon grzewczy, to nawet zamknięte okna nie pomagają. To nie jest tak, że mieszkańcy w Falenicy palą węglem, bo lubią. To jest tak, że często palą tak, dlatego że nie mają po prostu innej możliwości, żeby ogrzać swój dom, bo ich nie stać. Próbują zmienić źródło ogrzewania w swoim miejscu zamieszkania, ale niestety nie dostają odpowiedniego wsparcia, tak jak mieszkańcy tego budynku za nami. Jest to budynek należący do ZGN-u, który ma 5 kominów, choć jest to malutki budynek, to każdy pokój ogrzewany jest osobnym kominkiem, osobnym piecem. Mieszkańcy od wielu lat zabiegają o podłączenie do sieci gazowej. Za każdym razem ZGN tłumaczył się brakiem pieniędzy. I w tym roku też nie został podłączony ten budynek, choć prawdziwą batalię o to stoczył smog wawerski, lokalny aktywista antysmogowy. Władze Warszawy kilka lat temu dostrzegły problem smogu. Po tym jak wielokrotnie alarmowaliśmy o tym, jak fatalną jakość ma warszawskie powietrze, ale niestety rozwiązania, które stosują, no, są nie do końca właściwe, a nawet można powiedzieć w wielu przypadkach absurdalne, co widać na przykładzie właśnie tego miejsca, w którym jesteśmy teraz. Za nami przedszkole, Sosnowa Stacyjka, 10 albo 12 oddziałów przedszkolnych, gdzie zakupiono oczyszczacze powietrza. Naprzeciwko nas znajduje się z kolei miejska kamienica, w której jest 6 kominów zasilanych węglem, wobec czego oczyszczacze filtrują powietrze, które wypuszcza dzielnica i tak obieg się zamyka. Za nami ten budynek, który tutaj widać, swego czasu był najsłynniejszym kopciuchem w całej Falenicy, a może nawet w całym Wawrze. Tak zwana dymiąca nastawnia PKP. Na szczęście już nie będzie więcej truć. W tym miejscu nie było widać nic, był po prostu dym. 7 ton węgla szło w powietrze. I w końcu się udało. Okazało się, że wystarczy kupić elektryczne grzejniki. I od marca tego roku jest to jeden komin w Falenicy mniej, ale to tylko jeden komin. Problem miejskich kopciuchów w Wawrze da się rozwiązać. To nie jest tak, że się tego nie da zrobić. Trzeba chcieć, trzeba na to przeznaczyć odpowiednie środki i przede wszystkim podejść do tego na poważnie, a nie tak jak podchodzą do tego obecne władze Warszawy. My jako radni deklarujemy, że będzie to dla nas jeden z priorytetów, żeby wreszcie rozwiązać sprawę miejskich kopciuchów w Falenicy, w całym Wawrze, żebyśmy wreszcie mogli tutaj oddychać czystszym powietrzem. Jak widać, Wawer jest piękny, zielony. Czasami po prostu go nie widać za dymu i musimy sobie z tym poradzić. I poradzimy sobie.